Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Pierwszy list Jana, rozdział 1, werset 8. Wielu ludzi za pomocą tego wiersza chce dowieść, że musimy żyć zawsze w grzechu i że zawsze jest w nas coś godnego potępienia. Ale w nowonarodzonych jest prawda. Dlatego też Jan pisze dalej. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Pierwszy list Jana, rozdział 1, werset 9. A gdy to się stanie, czy będziemy nadal tacy jak przedtem? Nigdy bym nie powiedział, nie grzeszyłem. Paweł mówi, albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 4, werset 4. Bardzo się mylą ludzie, którzy sądzą, że są sprawiedliwi, jeżeli tylko nie błądzą więcej. Paweł dobrze wiedział, że sądzeni będziemy podług uczynków, ale usprawiedliwieni przez wiarę. List do Rzymian, rozdział 3, werset 28. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy. I nie ma w nas słowa Jego. Werset 10. Tym wierszem również wielu ludzi chce dowieść, że człowiek zawsze musi być grzesznikiem. Ja wierzę we wszystko, co napisane jest w Biblii, a więc i w te wiersze. Wiem, że Bóg ma rację. Dziś jednak ludzie chcą pozostać grzesznikami, słysząc w kazaniach, że można umrzeć, będąc grzesznikiem, a i tak będzie się zbawionym. Biblia jednak mówi coś wręcz odwrotnego. Jeżeli pytać ludzi, czy jesteś skąpy, to nikt się do tego nie przyznaje, wyznając tym samym, że nie zgrzeszył. Jeżeli napominać ludzi, aby się nawrócili, to okazuje się, że nikt z nich nie zrobił nic złego i słyszy się odpowiedź, ja tego nie potrzebuję. Tą odpowiedzią również wyznają, że nie zgrzeszyli. A prawdziwym wyznaniem grzechów jest odwrócenie się od nich i niesłużenie im więcej, począwszy od tej chwili. Kto tak zrobi, ten dostąpi zbawienia przez krew baranka, wierząc w to, co Jezus dla niego uczynił.